Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy wtorek, 17 dzień października. Łukasz z tej strony, Fibonacci Team School. W dniu wczorajszym otrzymałem bardzo dużo zapytań odnośnie analizy na ropie WTI. Jakie będą targety, jak będę prowadził pozycję, gdzie będę ją zamykał? I tutaj postanawiam nagrać to wideo, żeby pokazać dokładnie te dwa warianty, właściwie te trzy warianty, jakie mnie interesują. Pierwsze ważne wsparcie, które będzie pewnego rodzaju przeszkodą do tych spadków, to na pewno jest mierzenie FS100, czyli potencjalna korekta pędząca tych dwóch odcinków. Bierzemy pod uwagę ten na 125, odkładamy od szczytów, no i widzimy, że równość, symetria wypada na 51,07, czy to jest z automatu najbliższe wsparcie, jakie mnie interesuje, i tam będę obserwował, czy jest jakieś wyhamowanie, czy nie. Jeżeli by tego wyhamowania nie było i rynek by gładko przebił to mierzenie FS100, kolejne dwa bardzo, bardzo ważne wsparcia to są wsparcia wynikające z położenia całej formacji harmonicznej, całego układu, czyli położenie punktu C i punktu A. Punkt C, przypominam, zamknięcia świec bierzemy pod uwagę, także troszeczkę wyżej odczytujemy ten poziom, ważne wsparcie 50-24, no i docelowy zasięg, kiedy możemy powiedzieć, że formacja się wypełni w 100%, to jest zaksięgowanie punktu A, czyli w tym wypadku jest to minimum całej formacji 49-17. Podsumowując, ważna zapora podażowa to jest cały czas ten obszar, który zaznaczam teraz kolorem różowym, czyli różnica między 7,8 a 8,86. Trzy najbliższe wsparcia, które będą przeszkodą dla tych krótkich pozycji, które mam, to są okolice 51,07, 50,24 i 49,12, czyli trzy najbliższe ważne wsparcia na ropie.